Będziemy kleić blat. Ten blacik będzie do stolika, do takiej ławy, stolika kawowego. To są troszeczkę grubsze deski, takie tu one mają 3 cm. Pociąłem już się na listwy, tak jak widzicie, różne szerokości, jest i dziesiątka, jest i siódemka, jest i węższa. Tak po prostu jak tam wychodziło, mijając oflisa, mijając jakieś tam sęczki. No i zaczniemy to, tak jak wspomniałem, kleić, więc musimy poznaczyć słoje, by było widać. Ja to rysuję po to, żeby właśnie pokazać. I to może nie będzie bardzo dobrze widoczne. I wtedy będziemy wiedzieli, jak kłaść. Skoro mamy narysowane już słoje, będziemy kładli oczywiście, myślę, że każdy o tym wie, że na przemian trzeba kłaść. I będziemy smarować klejem i kleić wszystko. Smarujemy klej. Na razie go tylko rozkładam po krawędzi deski. Kładziemy go tyle, żeby nam zasłonił całą deskę, żeby się nie wylewał nam specjalnie. No i trzeba go rozsmarować. Jak widzicie teraz, to jest patyczkiem, czy tam pędzelkiem, są jak wygodniej. Żeby cała była deska równo zasmarowana, nie było wolnych miejsc. Blat jest już ułożony na prasie. Pokażę właśnie, jak żeśmy to robili. Myślę, że to będzie widoczne na przemian. No i cóż, będziemy to teraz zaciskać. Tu jest taka listwa dociskająca, żeby nam te deski wyrównało. O, trochę docisnę. No i teraz z góry. I kluczem dociskamy, żeby to sprasować porządnie. W trzech miejscach. Tak będzie to wyglądać. Godzinę tu zapiszę. 9:30, bo tylko godzinkę będę ten blat trzymał sklejony. Zaraz wam pokażę klejem, jakim robimy. To jest klej, którym kleję. Dobry moim zdaniem jest klej, wiele blatów nim skleiłem. Co najważniejsze, czas prasowania jest godziną, także po godzinie już mogę te deski obrabiać. To jest właśnie najważniejsze, w sensie nie trzeba czekać całą dobę, tylko raz, dwa kleić i obrabiać deskę. Może jak minęła godzinka, minęło nawet troszkę więcej, bo już byliśmy zajęci czym innym, także będziemy odkręcać już to wszystko. No i wyjmować blaty z pracy. Blaty, jak widzicie, są dwa sklejone. Jeden. Jest drugi. Dlaczego zrobiłem dwa? Dlatego, żeby teraz to przepuścić przez grubościówkę. Tak szerokiego blatu bym jednego nie mógł przepuścić. I wówczas jeszcze raz skleimy. No i będzie mi łatwiej na pewno to wszystko przeszlifować. Może będzie miał z grubsza. Jednak no, takie to wszystko pod szlifierkę bym nie włożył. Nie widzimy przez grubościówkę przepuścić. Blaty przepuściłem przez grubościówkę. Praktycznie są gładkie. Tylko podszlifować delikatnie. To samo z drugim blatem. Pod światło może troszkę gorzej widać, ale również jest już wstępnie oczyszczony. No i cóż, ponownie kleimy. Klejemy już polamy. Smarujemy jak poprzednio i będziemy przyklejać i prasować. No i kolejną godzinkę czekać, ale już blat będziemy mieli z
sklejony w całości. Blat już mamy sklejony, także będę już odkręcał i zaraz będę go na pile przycinał do odpowiednich wymiarów i bierzemy się za szlifowanie. Wyciąłem ten blat, jak widzieliście, 55 na metr długości i teraz musi trafić do szlifierki. O, tu widzicie, tutaj jeszcze, no troszkę taki właśnie jeszcze jest, jak to po grubościówce, ale to wszystko zaraz zabierzemy na gładko. Blat mamy już gotowy, już jest oszlifowany, gładziutki. No i teraz będziemy kanty frezarką łamać. I byłby gotowy. No już kanty fazę zrobiłem. 45 stopni. Myślę, że to będzie ładnie wyglądało. No i zaczniemy robić stolik, już nogi do niego też pokażę.